Kazanie świętego Leona Wielkiego Papieża. Bóg miłosierny w odwiecznych wyrokach swej opatrzności ustanowił Chrystusa zbawieniem wszystkich narodów i postanowił przyjść z pomocą w ostatecznych czasach ginącemu światu. Błogosławionemu patriarsza Abrahamowi zostało niegdyś przyrzeczone niezliczone potomstwo wywodzące się z tych narodów. A miało ono powstać nie jako potomstwo naturalne, lecz zrodzone z żywej wiary. To też zostało ono porównane do niezliczonych gwiazd na niebie, aby od Praojca ludów oczekiwano potomstwa nieziemskiego, lecz pochodzącego z niebios. Niechże więc wejdą do rodziny patriarchów wszystkie narody. Niech błogosławieństwo obiecane synom Abrahama otrzymają synowie obietnicy, skoro się go wyrzekają synowie ciała. Niech w osobach trzech mędrców wszystkie narody oddają pokłon stwórcy wszechświata. I nie tylko Judea, ale cała Ziemia niech pozna Boga, by wszędzie w Izraelu wielkie było Jego imię. Poznawszy więc tajemnicę Bożej łaskawości, w weselu ducha uczcimy ten dzień powołania Pogan, a więc i zaczątków naszej wiary. Dzięki składajmy miłosiernemu Bogu. On nas uzdolnił, mówi apostoł, do uczestnictwa w dziale świętych w światłości On nas uwolnił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. Bo tak przepowiedziano w proroctwie Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami krainy mroków światło zabłysło. O tym samym ludzie, pogan ten sam prorok mówi do Pana. Będą cię wzywać ludy, które o tobie nie wiedziały, i ci, którzy cię nie znali, przybiegną do ciebie. Ujrzał ten dzień Abraham i rozradował się. Gdy w duchu rozpoznał synów swej wiary, otrzymujących błogosławieństwo w jego potomstwie to jest w Chrystusie. Widział oczyma wiary, że zostanie Ojcem wszystkich narodów, oddawszy chwałę Bogu i będąc przekonany, że mocen On jest również wypełnić, co obiecał. Opiewał ten dzień i Dawid w psalmach, kiedy mówił: Przyjdą wszystkie ludy przez ciebie stworzone. I tobie, panie, oddadzą pokłon, będą sławiły twe imię. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wiemy, kiedy zaczęło się to spełniać wtedy mianowicie, gdy gwiazda przynagliła trzech mędrców w ich dalekich krainach i doprowadziła ich do poznania króla nieba i ziemi i do złożenia mu hołdu. Ten przykład wzywa i nas do pójścia w ich ślady. Przecież i my mamy z całych sił służyć tej łasce, która wszystkich wzywa do Chrystusa. Ukochani, w tym dążeniu wszyscy powinniście dopomagać sobie wzajemnie, aby w Królestwie Niebios zabłysnąć jak synowie światła, a zdobywać je trzeba czystą wiarą i dobrymi czynami. I niech to się stanie przez Pana naszego. Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki. Amen.